sobota wieczór, byłam wysłać paczuszki. Ja mówię tak, jak jest już otwarty, nowo wyremontowany Rossmann u nas, to wchodzę i kupuję to, czego mi brakuje. No i słuchajcie, był otwarty, więc no, udało się fajnie. Kupiłam w związku z tym chlebek. Czy bym się bez niego obyła? Oczywiście, że tak, ale jak był na promce, to kupiłam, bo zawsze lubię mieć w zapasie. Kupiłam też waciki do makijażu. Kupiłam już po raz kolejny tą piankę do mycia twarzy. Bardzo fajna jest, polecam Wam serdecznie. I dzisiaj była na promocji za niecałe 8 zł, więc super cena. Kupiłam też z Eveline, mój sprawdzony już tusz. Ten, który mam, jeszcze jest, ale już jest taki, wiecie, na wykończeniu. I kupiłam, bo był ten nowy, chociaż już pewnie nie nowy i dość wiralowy produkt do robienia pieków. Ja wiem, że nie każdy robi piegi, ale ja lubię czasem i ten wiem, że trzeba się nauczyć używać i powinno być ok. I kupiłam też taki zapaszek z Air Wick. On będzie stał sobie w łazience. Paweł właśnie dzisiaj ładnie posprzątał łazienkę. Bo my mamy taki podział obowiązków i Paweł zajmuje się porządkiem w łazience. I jak to przy sobocie ogarnął temat, bardzo się cieszę, bo już czekałam, nie ukrywam, czekałam. Bardzo ładnie pachnie ten zapaszek. I słuchajcie, jeśli chodzi o trwałość tych patyczków, to powiem szczerze, że Air Wick jest bardzo dobry. Pokazać proces mojego ranka, ale pokazuję Wam jedynie jagodziankę, z której, jak widzicie, wychodzą jagódki. Bardziej to chyba już jakiś dżem albo konfitura jagodowa. Do tego mam kawkę, czyli kawa z ekspresu i trochę mleka bez laktozy. Ogarnęłam się, drodzy Państwo. Ostatnio w ogóle mam taki nawyk, że robię sobie kreski po swojemu, ale robię. Dobra, powiem, jakich produktów użyłam. Bronzer w kremie. Ostatnio również nałogowo używam tego. Jest uwalone, więc no cóż. Wonder Man Cheek and Lip. I ja mam numer 02. Perfuma. To użyłam tego, ale jeszcze się dopsiknę, bo co tam. Użyłam dzisiaj do rzęs nowy, sobie kupiłam ten tusz Varieté, zresztą pokazywałam Wam. Mam również piegi zrobione, ale delikatnie tym. Do brwi użyłam tego i ja mam numer 02, Soft Brown. Mam też kredkę brązową Maxineczki. Brush Up Maxineczka i to jest ta brązowa, a nie ta taka metaliczna. Na ustach dzisiaj mam to, czyli 05 i mam też znam, tylko czekajcie, nie lateks, a Epic Liquid Lipstick numer chyba 6, nie wiem, bo jest bardzo wytarte. Jeśli chodzi o podkład, to dzisiaj użyłam mieszanki tego 06 numerek, czyli tego ciemniejszego i 03 beż tego. Żeby ten make-up był taki bardziej, wiecie, świeży, rozświetlony.
korektor do Wonder Match, to jest numer 15. Puder. Jeśli chodzi o bronzer, to dzisiaj mam Hoola z Benefitu, mam ten rozświetlacz i mam również, dobra, wyciągnę, bo nie pamiętam jakie to są róże, a mam Galifornia i Dandelion. I dzisiaj Hoola jako bronzer. W ogóle mam nadzieję, że nie widzicie moich majtek. Może zrobię tak. Dlatego, że się z dołu nie mam, mam górę. Zaraz się ubiorę, bez obaw. Dzisiaj muszę też umyć gąbeczki, bo już mi się uzbierało 5 sztuk. Oczywiście mam nowe z Action, ale nie wiem jak wy, jak mam użyć nowych, to jakoś tak milion wymówek. Odkładam lustereczko, powiedz przecie. Słuchajcie, będę nagrywać teraz właściwie nie cały film, tylko część filmu, bo zrobiliśmy zakupy z Pawłem. Więc nagram sobie ten film o tych zakupach i już będę miała wtedy całość filmu, bo staram się tak, wiecie, żeby było trochę czegoś innego, a trochę właśnie holu zakupowego, żeby nie był jeden film tylko o holu zakupowym na przykład. Włosy mam wysuszone, w miarę zrobione. Muszę dołożyć jakiś dół, pomyśleć jaką torebkę dzisiaj będę zakładać. Też ostatnio weszłam w tą nerkę moją ulubioną i tak, wiecie, noszę ją. Dobra, mogę komputer w sumie zamknąć. I słuchajcie, powiem wam jeszcze, ponieważ wiecie, każdy ma jakiegoś tam swojego ulubionego twórcę, youtubera. Ja również mam paru takich, których oglądam gdzieś tam albo puszczam sobie w tle, jak coś robię. W każdym razie gdzieś tam śledzę mniej więcej, mniej lub więcej. No i między innymi jest to właśnie Weronika Szusz. To zresztą nie jest tajemnica, że ja ją oglądam i lubię. I powiem tak, poruszyła temat dość skrajny, ponieważ ma wejść, nie wiem czy weszła, czy ma wejść, czy już ją odrzucili, ustawa dotycząca palenia na balkonach, w oknach i tak dalej. I słuchajcie, ja tak jak nie komentuję generalnie, jestem wiecie incognito i sobie lajkuję i tyle, no to skomentowałam wyjątkowo ten film z informacją, że ja jestem za, żeby właśnie wprowadzili zakaz, dlatego że sama posiadam nad sobą dwójkę starszych już państwa, którzy są nałogowymi palaczami. Oni cali są przesiąknięci tym smrodem papierosowym. Widać to po ich skórze. Generalnie no nie wygląda to najlepiej. Obydwoje churchlają tak, że ojej. No i niestety oni, zresztą chyba wspominałam kiedyś we vlogu, że jak otwierają, wiecie, drzwi balkonowe po nocy na przykład, albo w zimie wietrzą, to jak to wszystko wychodzi z ich mieszkania, to... Ja nienawidzę tego smrodu. No i słuchajcie, oni też bardzo często wiszą w oknie i sobie palą, albo właśnie jedno stoi na balkonie, drugie sobie w oknie, więc po prostu kombo rewelacyjne. No i wczoraj właśnie była taka sytuacja, że chłopacy tu oglądali swój serial, a ja oglądałam u Kubusia. On ma mniejszy pokój i słuchajcie, tak leciał ten dym, że stworzyła się u niego komora. No to jest tragedia, dlatego ja wychodzę z założenia, że chcesz palić, chcesz się truć, chcesz sobie psuć zdrowie, nie ma problemu, ale rób to sobie, a nie całemu otoczeniu. Mieszkasz w takim miejscu, no to proszę bardzo, ale dostosuj się, wiecie. My możemy zamykać okna, ale i tak wentylator, no, więc ja generalnie jestem przeciw, ja generalnie w ogóle jestem zdania, że fajnie by było jakby... W ogóle ludzie przestali palić i przestali się truć i zabijać. Sama kiedyś paliłam i nie wiem w sumie, co mną kierowało. Jest to ohydne, jest to drogie, jest no masakra. Więc ja jestem radykalna w takich kwestiach. Jak ja sobie coś powiem, to tak jest i później się tego trzymam. I właśnie tak było z moim rzuceniem palenia. Z dnia na dzień to zrobiłam, nie miałam z tym żadnego problemu, ale przez to mnie po prostu strasznie odrzuca i na tą chwilę mam nawet odruch wymiotny, jak czuję ten smród, o czym też wspominałam, wiecie, na wakacjach też był dramat, no bo ludzie sobie siedzieli na swoim kocu, przy swoim parawanie i sobie, wiecie, komorę tworzyli u siebie, no byli na plaży, więc jak tworzyli komorę, no to wszystko leciało wszędzie, więc też nie było to miłe. Fajnie, gdyby ludzie albo zaczęli używać głowy, albo rzeczywiście policja lub, nie wiem, straż miejska nakładała takie mandaty, że jednemu z drugim odechciałoby się zatruwać całego otoczenia. No niestety, ja jestem za takim rozwiązaniem i też jeśli ludzie sami nie są w stanie dojść do tego, że halo, fajnie by było jednak,
wiecie, nikomu nie przeszkadzać. O, to mi się od razu przypomina Japonia i Gimber. Jak mówił, że Japończycy są tacy, że żeby nie przeszkadzać nikomu, żeby, wiecie, nie stworzyć takiej sytuacji, że komuś coś będzie nie tak, że komuś coś będzie przeszkadzało. Kurczę, fajnie. Pod tym kątem fajnie. Także tak, no więc odpowiadając, ja też napisałam w tym komentarzu, że jestem za zakazem. Owszem, nie lubię, wiecie, narzucania i tak dalej, no ale jeśli ludzie sami nie są w stanie dojść do tego, no to nie ma innego rozwiązania według mnie. To tyle w temacie. W każdym razie, no tak, wiecie, z przymrużeniem oka trochę czasami można się wypowiedzieć. Ale no nie często piszę komentarz. A mam swoich twórców, których lubię oglądać, przy których się odprężam i relaksuję, i którzy mnie gdzieś tam motywują do działania, są inspiracją dla mnie, więc tak, ja również mam takie osoby. A co jeszcze śmieszniejsze, Weronika poleca serial Inna Ja. Słuchajcie, jak ona zaczynała go oglądać, to już skończyłam pierwszy sezon. I też zgadzam się, jest to taki serial charakterystyczny, bo nie każdy w ogóle lubi kino tureckie. Ale fajnie, w ogóle lubię obserwować kulturę innych krajów, nie mówiąc o tym, że bardzo interesuje mnie szeroko pojęta psychologia i w ogóle uwielbiam, bardzo chciałabym znaleźć miejsce, przestrzeń i też czas, żeby mocniej wejść w temat, no bo nie będę jeszcze o tym mówić. W każdym razie tak, bardzo lubię taką tematykę i również Wam polecam. Nie mówiąc o tym, że ja oglądam od takich seriali, które coś wnoszą, do lubię obserwować również zachowania ludzi i na przykład oglądam Too Hot to Handle albo Love is Blind. Więc ja, wiecie, różne tematyki. I takie typowe guilty pleasure, i takie troszeczkę, które mogą, nie wiem, coś pokazać i tak dalej. Tak jak powiedziałam, tak robię, nie będzie osobnego filmu już z ostatkami wyprzedaży w Zarze, ale odebrałam dziś pierwszą z dwóch paczek, bo znowu rozdzieli mi zamówienie. I zobaczymy, co tutaj mam. Są tutaj rzeczy w większych rozmiarach. O, jest tutaj na przykład ta kurtka, bo teraz ją kupiłam nie za 120 zł, a chyba za 6 dych, nie ma tu ceny. 79,90, ona była jeszcze tańsza. Jest tu nowa kolekcja również. Nowa kolekcja, jest super. O, wow. Dobra, ja lubię. Lubię się ekscytować rzeczami. Lubię oglądać ładne rzeczy i tak dalej. Tak. Słyszycie karetkę właśnie, bo nie zamknęłam okien. Brakuje mi dzisiaj powietrza i nie chcę zamykać okien. Tyle. Mam nadzieję, że nie będą nawalać mocno, żebyśmy mogli tutaj, wiecie, pofunkcjonować troszkę. Śmiesznie taka naszywka. Tu mamy Santa Cruz LA. I tutaj mamy tak. Bluzka jest, jak widzicie, z kieszonką z przodu. Takie naszywki, tak krzywo, to prosto, chyba tak ma być. To pierwsza rzecz. Druga rzecz. Uwielbiam, po prostu uwielbiam takie rzeczy. Duże w tej chwili. Dobra, muszę to postawić. Okej. Okay. Bluzka rozmiar L. Bardzo ładny nadruk, ładny kolor. Mega twarzowy, w ogóle mega do mnie pasuje. Oczywiście przymierzę zaraz wszystko. Podoba mi się. Podoba mi się bardzo. Bardzo mi się podoba. Dobra, kolejna rzecz. W ogóle zauważyliście pewne zmiany w wyborze różnych ciuchów u mnie. No i mamy. Mamy kultowe. Zamówiłam rozmiar L. I sobie przymierzę zaraz. W ogóle do tych rzeczy wszystkich rewelacja. I do tej pierwszej bluzki mam spodenki. Zamówiłam w rozmiarze L, takie, dresowe, tutaj z naszywką, spoko. Szkoda, że to również nie jest wyszyte, tylko jest taką, wiecie, naprasowywanką. I jeszcze, żeby tego było mało, tak właśnie, to jestem cała ja. Ekscytująca się butami. Zobaczcie, jakie ładne buty. Kurczę, super. Fajne, lekkie. To są takie w klimacie... A, coś mnie zaswędziało. W klimacie Samby z Adidasa. Fajna podeszwa. Zamówiłam rozmiar 39. Kosztowały 150 zł. Bardzo fajnie wyglądają. W całości zamszowe. Leciusieńkie.
W ogóle do tych wszystkich rzeczy wszystko tak pasuje, że szok. Miniatura. Dobra, naprawdę bardzo mi się podobają. I słuchajcie, widziałam, że te buty są już wysprzątane ze strony. Nie wiem jak tam w sklepach, ale ja lubię zamawiać online. A, tu klej jest. Myślałam, że dziura. Nie, odrobina kleju, ale to naprawdę nie przeszkadza. Odrobineczka. Jakieś nitki, a nie chcę nitek, bo już sprzątałam mieszkanie. Dobra, mierzę to i już Wam się pokazuję. Ale fajne. Tak, te rzeczy świadczą o tym, że no, porządkuję moją przestrzeń w szafie. I teraz tak, komplet wygląda bardzo fajnie. Rękawek, super, odpowiednia długość. To jest fajne, że no jest ta kieszonka, więc jest coś innego, prawda? Tak wygląda ta bluzka, koszula. Nie no, bluzka, bluza, nie koszula, co ja mówię. Jedyne, co mi przeszkadza, to nie wiem, czy to widać. Nie no, widać, że tutaj jak jest podwójny materiał, no to ładnie, to wiecie, wszystko pasuje. A tu jest pojedynczy. I nawet mimo tego, że ja mam stanik w takim kolorze nude, no to widać go. On się odznacza. Więc nie każdy to lubi. Zaznaczam, że tak jest. Jeszcze dodatkowo, przez to, że założyłam komplet, czyli spodenki i tą bluzkę, no to tutaj ten kontrast, jakby wiecie o co mi chodzi, że tu jest tak ładnie, że nic nie prześwituje, może po prostu tak tu prześwituje i spodenki nagle też są raczej takie prześwitujące, co od razu pokażę, o, żebyście widzieli, że kieszenie, które są pod spodem, bardzo mocno prześwitują. Czy fajnie to wygląda? W ogóle ta nogawka. Nie, mi czasami się tak układają, że jedna nogawka wygląda na krótszą, ale tak nie jest. Chyba jeśli komuś to nie przeszkadza, to jest ok, ale jeśli ktoś zwraca na to uwagę, no to może niekoniecznie to wygląda. Wiecie, wydaje mi się, że to już jest też taka kasa, że mogli dać odrobinę dosłownie tutaj grubszy materiał i to naprawdę fajnie by wtedy wyglądało. Rozmiary idealne, tak generalnie wygląda to spoko. Gdybym potrzebowała coś takiego na już, no to na pewno bym sobie zostawiła. A tak chyba nie do końca to do mnie trafia ze względu na właśnie to prześwitywanie. Buty też od razu założyłam. Wyglądają świetnie. Co mam powiedzieć? Wygodne, fajne, lekkie, idealne teraz do większości stylówek. Bardzo ładnie wyglądają. Więc tyle. Jak szukacie, jak potrzebujecie, są też pewnie inne kolory, to proszę bardzo. Rozmiar jest idealny, jest ok, więc tutaj wszystko pasuje. Założyłam sobie te spodniczko-spodenki na dół, żeby zobaczyć, jak będą wyglądać tutaj do tego. I powiem Wam, że też całkiem spoko. Możemy sobie to wsadzić. Chociaż nie, ta kieszeń tutaj trochę nam blokuje możliwości, ale nie wygląda to źle. Fajnie, no biała bluzka z dodatkami różu do tego typu rzeczy zawsze będzie spoko wyglądać. Fajnie, tak oversize'owo, na luzaka, po mojemu. Fajnie, bardzo mi się to podoba, ale zmieniam górę. To jest taki komplet dla mnie idealny, czyli taka oversize'owa, większa koszulka, chociaż ona nie jest taka, wiecie, szeroka, jest po prostu dłuższa, taka fajna. To jest dokładnie to, co ja bardzo lubię. Uwielbiam w ogóle takie połączenie kolorów, czyli róż, kaki. To jest coś, co ja bardzo lubię. W ogóle zobaczcie moje pazy, jak pasują, jak moje włoski pasują. Wszystko tutaj pasuje. Bardzo mi się to podoba. Uwielbiam taki klimat. I właśnie na takie rzeczy chciałabym wydawać pieniądze. I jeszcze możemy sobie bluzkę, albo wiecie, podstanik. I może tak zrobię. O! Możemy sobie też ją tak zbluzować, wiecie. Fajnie ten dół tutaj pasuje, nie no? Rewelacja. Bardzo, bardzo mi się to podoba. To jest coś, co ja lubię i to jest coś, co chciałabym właśnie nosić. Buty też pasują, oczywiście. Wszystko tutaj pasuje. Rewelacja. Fajnie. Fajna stylóweczka. Znowu obudziłam się o 2:10. I szkoda, że nie widzicie tego księżyca, który ja widzę, bo jest takim księżycem z filmów.
Odstaw, wróć, lift tą samą nogą. Odstaw, wróć, zejdź do tego przysiadu, wróć i unieś nogę. Noga, mocno napinając brzuch, trzymaj pępek do siebie. Raz, dwa, trzy i do siebie. Tutaj chcemy zaangażować znowu nasz brzuch do pracy. Za głową, też nic nie w górze, więc nie zostanę. Zrobiłam ten trening, który widzicie za mną. Agatę Zając. Trening na pośladki, EPS, nogi i brzuch z miniband. I słuchajcie, to był świetny wybór, dlatego że ćwiczenia z minibandem zawsze są bardziej nastawione na mięśnie, na odpowiednią pracę, a nie na, wiecie, ilość, szybkość i tak dalej. Bardziej jakość, bardziej technika, czyli jest to coś, co akurat w moim przypadku sprzyja bardzo mocno, bo tętno nie jest takie mocno podwyższone, jak widzicie, i tak jestem upocona. No jest to pierwszy trening od jakiegoś tam czasu. Już sama ze sobą, tak wiecie, wróciłam. Wracam na dobre tory, jeśli chodzi o odżywianie. Odstawiam syf. Mówiąc tu, mam na myśli jakiegoś McDonalda na trasie, gdzie pozwalałam sobie na przykład na zjedzenie wrapa i frytek. I nie wiem, zapicie to paroma łykami coli lub kawy z karmelem. Potem wzięłam kawę bez karmelu i nie dało się tego wypić. Więc jak już, to będę brała sobie kawę mrożoną z karmelem, nie będę brała nic do jedzenia. Więc wprowadzam zmiany małymi kroczkami. Wydaje mi się, że wrócę na dobre tory. Już zdecydowanie lepiej się czuję przede wszystkim. Słuchajcie, żywieniowo ja wyglądam zdecydowanie lepiej. Odstawiłam przekąski. Jedyną złą przekąską na tą chwilę, jaką miałam, ale wczoraj właśnie skończyłam, to były lody. Lody te moje ulubione z mango. I odstawiam lody również, no bo jest to słodycz, jakby nie patrzeć. I tak wiecie, powoli, powoli, po swojemu. I wydaje mi się, że dojdę do nie tyle, że wiecie, perspektywy wagowej, jaką bym chciała, ale przede wszystkim będę czuła się zdecydowanie lepiej, a o to mi chodzi. Jeszcze stwierdziłam, że wspomnę o tym, na czym ja ćwiczę, więc tutaj są takie gumowe i ich jest chyba 4 albo 5. Muszę przysiąść, bo się cała trzęsę. Fajne oznaczenie w postaci tych serduszek, więc te są spoko. I mam również takie grubsze materiałowe, bardziej solidne. Też oznaczenie serduszkami, a matę, którą ja mam, to jest Decathlon i taki symbol tutaj widnieje. To kupiłam na Allegro, a to stacjonarnie w Decathlonie, ale matę muszę sobie kupić nową, no bo ta już jest wyjechana na maksa. I tak, jak będą, to Wam podlinkuję, jak będą podobne, to ewentualnie podobne. Więc w opisie wszystko będziecie mieli. Pozasłaniałam żaluzję, bo tak daje słońcem, że nawet nie wiecie, ale jednak tu twarz sobie doświetla tego od frontu. Nie zimna, tylko neutralne. Mam lusterko, mam jeszcze spięte włosy. A włosy mam, słuchajcie, spięte tak od rana. Bo dzisiaj po tym treningu muszę się wykąpać, posprzątałam całą chatę, zrobiłam śniadanie. No i teraz wracam, żeby zrobić sobie make-up. Coś opadłam z sił. Słuchajcie, nie wiem, co jest grane. Czekajcie, może tutaj Wam będzie lepiej. A kupiłam wczoraj The Stars from the Stars Star Richer. Long lasting covering foundation. Foundation, nieważne, podkład numer 6, najpierw shake, 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 więc shake, 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 bo szósteczka z tego jest pusta, niczego nie ma.
I czuję, że w trójce też już nic nie ma, więc tak myślałam, że Gicio będę sobie mieszać to z tym, ale chyba będę, zawsze boję się tego. Muszę bardzo uważać, bo formuła jest bardzo lejąca. Więc w porównaniu do tego, to jest zupełnie co innego. Tak, wiecie, w sklepie, w Rossmanie sobie sprawdziłam na dłoni, a ponieważ jeszcze jestem opalona po naszych wakacjach, to mówię, dobra, ta szóstka będzie git do mieszania z jaśniejszymi po prostu. I chyba właśnie to dobrze wygląda. O, bo może nie odważyłabym się nałożyć samej szóstki na twarz, ale po wymieszaniu z trójeczką Better Than Perfect jest git. I zapytacie, dlaczego nie kupiłaś szóstki, skoro jesteś zadowolona z tego podkładu? A to dlatego, że szczerze mówiąc, nie pamiętam kiedy kupiłam jakiś inny podkład, którego nie znałam. W kółko wracam do tych samych i jakby jest to spoko. Znowu to jakby. I jest to ok, bo dzięki temu mój make-up zawsze dobrze wygląda. Produktów używam, które znam i ten. Ja nie mówię, że do niego nie wrócę, bo trójkę na pewno kupię. Trójkę to używałam cały rok tak naprawdę, ale chciałam spróbować czegoś innego. Teraz ta firma Stars from the Stars, wiecie, podbija drogerię i konsumentów, nie jest też droga, to też było na promce. Nie było ani tej wersji żółtej, ani tej fioletowej. O, długotrwało upiększający fluid kryjący. Chyba nie jest jakiś super kryjący. Zobaczymy jak z jego długotrwałością. A teraz słuchajcie, kończę make-up. Będę montować film. Potem muszę iść do Rossmana, bo skończyło się co? Coś najważniejszego, czyli papier do tyłka. Papier toaletowy. Więc i tak muszę iść. Być może uda mi się też kupić większe opakowanie Nutelli. Bo Paweł wczoraj na prędce kupił to małe 350. Słuchajcie, mała Nutella 350, 15 zł w Biedrze. Gdzie ja dużą 800 ml kupowałam za 21. No, więc tyle by było o opłacalności Nutelli, a Kuba no odstawia, ale wiecie, małe kroczki. Były naleśniki, teraz jest sałatka, rukola, roszponka, małe mozzarelle, pomidorek, papryka i trochę ogóreczka korniszona. Do tego zjem dwie grzanki z masłem i to jest mój posiłek. Jeszcze słuchajcie, zapomniałam, bo z reguły piję przed posiłkiem, ale zaczęłam pić wodę z łyżeczką octu jabłkowego. Jestem na etapie łyżeczki. Później będę, wiecie, zwiększać tą daktę octu. Ale na tą chwilę to mnie tak wykrzywia, że ta łyżeczka w zupełności wystarcza. Co czuję? Czuję takie maksymalne wypełnienie. Teraz w ogóle za dużo wody sobie nalewam, bo normalnie sobie nalewam tutaj do tego zagięcia albo do innej szklanki, żeby nie było aż tak dużo tej wody. Jak wiecie, łyżeczka na szklankę wystarczy. Na razie nie zauważyłam poprawy, ale zobaczymy, będę dawać Wam znać. To już trwa, nie wiem, no jakiś tam okres czasu, nie chcę rzucać, bo może się pomylę i później będzie, że ściemniam. Ale tak, nie wspomniałam, a przed śniadaniem piłam teraz przed, to był mój obiad, bo godzina 13, mój obiad, no i właśnie piję teraz wodę z octem jabłko. I macie reakcję real. No w nocy. Wieziorin. Zobaczcie, co jest. Jest kaki. Chociaż jedno sobie wezmę, bo są takie mocno obtłuczone. Niektóre bardzo miękkie. A, dwie sztuki biorę. Trzeci posiłek dzisiejszego dnia to, jak widzicie, talerz dobroci, ogóreczek, pomidorki, taki zbiór sałat, mix, bo nie było rukoli, a ja uwielbiam najbardziej rukolę. I tutaj pod spodem jest kukurydza oraz makaron ryżowy z pesto.
I to jest mój posiłek. Oczywiście przed woda z octem jabłkowym będzie wypita. To jeszcze raz rzut na mój, moja woda. I Paweł też zaczął się lepiej odżywiać i zafundował sobie pizzkę z własnym sosem. I własnoręcznie robiłem sosem, dobra mnie przyłapałaś, ale pójdzie viral. Nie musisz wycinać, pozwalam udostępnić moje. Nie jestem jej ojcem. Nie, ale... powinienem był z tobą pogadać. Musicie wierzyć na słowo, że ostatni posiłek to był arbuz. Zapomniałam go nagrać. Ale właśnie tak, zjedliśmy sobie arbuzka. Jest to ostatni posiłek, a jest 19:39 w tej chwili. I ja kończę dzień serialem The Bear. W ogóle jestem mega szczęśliwa, bo odkryłam, że Josh Hartnett w nim gra. Co prawda taką rolę ma, wiecie, no pewnie w jakimś sensie znaczącą, ale nie jest pierwszoplanowa rola. Ale wiecie, nie widziałam go spokojnie z 20 lat. Więc było mi nawet miło. Takie moje odkrycie. Kochani, kończę. Widzimy się w następnych filmach. Pa, pa.